akcji! Uprawiamy! Podważymy! Uprawiam podważymy, ale leca, ale jeżeli nie są 45, muszamy glebę, kurde na torty, brawo, ciekawe. Kurwa, zgas. Kurwa jego mać, jak to robicie? Niedawno wam go naprawiałem i znowu to samo rozwalony zetor. Sam bym chciał to wiedzieć. Ostatnio jakieś fatum nad nami wisi. No ale co ty nim robiłeś, że się rozwalił, co? No przypiąłem do niego stary agregat i chciałem uprawiać. Przejechałem zaledwie w jedną stronę i chuj zgasł. To już wiem, co może być przyczyną. Musi się gdzieś zapowietrzać, ale gdzie? Trzeba będzie rozebrać i zobaczyć, co się dzieje tam. No to w takim razie do roboty! No dzień dobry, witam wszystkich serdecznie z tej strony Ziutek i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Gospodarze. No cóż, dawno mnie tu nie było, ale czasu nie ma, trzeba zasuwać oporowo, całodobowo, nie ma litości. Samo się nic nie zrobi, no ale tam się będę coś tam starał, żebyście coś tam drodzy odbiorcy widzieli. No i co to dzisiaj? No dzisiaj nie za ciekawie, no bo dzisiaj będziemy musieli walczyć niestety z zetorem, jak wiecie, znaczy no walczy, no a tam już walczył. Walka trwa dalej, on nie pali, no poszło, ściągnęli go 60 Perkinsem, ciężko było. Puk został odstawiony do na stodołę już. Wam tu prezentuję, jak to wygląda. O, proszę bardzo, tutaj. O. No stoi sobie, czeka. No i cóż, no, ciężka sprawa. Nie mamy ciągnika. Jeszcze, jak na razie, ponieważ tak. Był, jak teraz troszeczkę pokrótce postaram wam się nakreślić sprawę, jak to wygląda. Przy okazji może pojedziemy sobie Perkinsem uprawiać po tym. Po orce. Także się to wyciągniemy. Muszę tędy, bo wiadomo, nie wyjedziemy inaczej. Dobra, odpaliła. Wsteczny. No i dobra. Teraz tak wsteczny. No dawaj. Jak sytuacja wygląda? Ogólnie dzisiaj po zaagregatowaniu wreszcie uda się nam ściągnąć nowy nabytek. Już pewnie wiecie, już domyślać się, że to będzie nowy ciągnik. Tak, nowy ciągnik został zakupiony. A to dla... Jak to jest możliwe? No niestety nie było to prosta decyzja, była dosyć trudna, ponieważ musieliśmy się wspomóc leciutko kredytem. Plus ciągnik był ubezpieczony. Pytanie, czy Perkins pociągnie? Jak nie? Dał radę. No i to wygląda tak. Po kradzieży ciągnika zgłosiliśmy się do ubezpieczalni, policja czy się zajęła się sprawą. Nie wiadomo co się... O kurwa, rzuca go. Lekko. Dobra, zobaczymy czy da radę. Nie no, daje radę. Zgłosiliśmy się na policję do ubezpieczalni. Policja dalej poszukiwania, no szukają policjanci tego... z tych zbiegów, którzy ukradli nam po prostu ten sprzęt, który wamy walczy. Ale to wiadomo jak to z policją, zejdzie się. Także to takie szybkie to też nie będzie. Troszeczkę trzeba będzie poczekać. No ale... O ile jak w ogóle to znajdą, bo... Znając właśnie tej policji, to raczej nic z tego nie wyjdzie. Jedynie to się... Nie zanim wszystko człowiek na wkurwia. No ale chociaż warto spróbować, ale... tutaj no... Myśleliśmy, że same będą złe wieści. Bo oczywiście też były problemy z ubezpieczalnią, bo oczywiście zaniżali to strasznie. Ale w końcu po dosyć mocnych przetargach, walkach, zatargach z tą ubezpieczalnią wypłacili dosyć duże pieniądze pokrywające ciągnik. Plus tutaj doszedł właśnie kredyt, ponieważ no to co wypłacili no okazało się, że nie styknie. A dotacji jeszcze żadnych nie ma, więc trzeba było sobie poradzić inaczej. No i zdecydowałem, że weźmiemy leciutki kredyt i już wymienimy ten sprzęt, bo to jest na coś innego, lepszego.
ciągnik oczywiście z turem. Z racji tego, że Proxima miała tura, została skradziona razem z turem. No dziwne by było, żeby nagle ciągnik ukradli, a tura zostawili. To by było dosyć dziwne. Jak na takich typów. No i dzisiaj po podjęciu decyzji, znaczy no dzisiaj, no po tym, że wypłacone zostały pieniądze, kredyt został już potwierdzony, wzięty został, zaczęliśmy jeździć z dziadkiem po dealerach, żeby rozmawiać w sprawie ciągnika. No i padło na ciągnik CNH, koncernu CNH. Dzisiaj mają go przywieźć już do gospodarstwa. Akurat na siewy będzie. Już mówi, że właśnie będzie na siewy. Ale czy będziemy siać nim, to jeszcze chwilę będzie trzeba przeczekać, ponieważ jeszcze planujemy dokupić dwa sprzęty nowe jeszcze. Zmienić na coś lepszego. Znaczy no, według mnie lepszy taki sprzęt. Także to wszystko wejdzie do zobaczenia, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dzisiaj ma być. Będę oczywiście relacjonował wam to. Jak już będą na podwórku. Czy na podwórku? No jak przywiozą case'a. Oczywiście jest to case. CNH koncernu padło. Staraliśmy się w budżecie wyrobić. No i oczywiście standardowo kamerki trochę potrafią szwankować. No szkoda, że no naprawdę aż szkoda tej Proxima, bo naprawdę fajny był to ciągnik, ale trudno, już stało się jak stało, nie da rady inaczej. Z drugiej strony niby wychodzi dobrze, z drugiej strony źle, bo jednak kurde no. No człowiek się nie może odzyskać lepszy ciągnik, ale to tego też szkoda i na ten stres też było to ryzykowne, bo nie wiadomo było, czy pierwsze ubezpieczalnie wypłacie, też powinna, bo to jest ich obowiązek, nie patrzy, bez powodu się to wszystko ubezpiecza, no nie ma co się do tego, to nie ma nawet żadnej wątpliwości do tego. Dobra, cyk. Chyba tu już wyrównujemy. No. Już trochę lepiej to wygląda. To trzeba to po prostu zamieszać, już jej było. O. Powoli, powoli. Dobra, także do przodu. Myślę, że pod koniec to już wszystko się powinno dobić. Dobra, ja zjechałem na gospodarstwo na razie, bo tam już troszeczkę jest prawie już całe skończone, ale zadzwonił pan, że jest ciągnikiem, więc roztworzył, więc idziemy. O, jest, już nowy sprzęt. Dobry, dobry. A dzień dobry, witam pana. Przywiozłem nowy sprzęt już. O, ładna maszyna. No, ładna, elegancka, bo nowa. Ale może do sedna, podpiszemy papiery i wszystko już jest z głowy. Dobrze. To zaraz tutaj zajmiemy się papierkami, ale powiem naprawdę.
ładny ciągniczek. Case Farmal. Piękny. Dobra. To bierzemy się za papierki, proszę pana, i ściągniemy go zaraz. Dobra, papiery zostały podpisane, no to teraz co? Włazimy. O! Wow, luksusowo tu już tak. Ufufu, tu ehery już są i... O, ja pierdzielę. Dobra, kluczyki. A kamerkę muszę poprawić standardowo. O! Del zaskoczył. Ogólnie tak. Ciągnik Case Farmal 120C, z tego co już pamiętam. Coś w tym przedziale. Tak, 120C. Ten już chyba największy był. To jest największy case, jeśli chodzi o farmale. Z ładowaczem MX. Tak delikatnie to biorę, bo to nowe. Ciągnik został zakupiony u dealera. Dobra, to biorę. I teraz tak. Wolutku. Padło na case'a, z racji, że najlepszą ofertę, jak i cena względem wyposażenia była. No i plus wiadomo, trzeba było tego tura dokupić. Ale dzięki temu już teraz mamy nowy, lepszy ciągnik, o którym wam coś opowiem tutaj. Jak tutaj sprawa z nim wygląda. Mam na razie mało godzin. Znaczy no godzin troszeczkę ma, ale to jest tylko na dotarciu troszeczkę. Także on jeszcze będzie musiał chodzić i pracować. No ale zaraz wam więcej opowiem. Okej, okay, ja już z panem sobie tutaj wszystko omówiłem troszeczkę z zewnątrz, wam pokażę ten ciągnik. No i tak jak mówiłem, ciągnik Case Farmal 120C. Ciągnik wyposażony w ładowacz czołowy MX. Taki sam, jaki miała Proxima, czyli U410. Tylko, że ten już ma automatyczne zaczepy. Już wszystko w automatach jest wzięte naprawdę na full. Klimatyzacja, plus do tego mamy tutaj obciążnik był postawiony. Obciążnik balast do case'a. Sobie HR-em, który został dokupiony naprzód, żeby troszeczkę lepiej sobie radził z maszynami. Ciągnik wyposażony w HR, rewers hydrauliczny, mamy tutaj klimatyzację i około 115 koni mocy, ponieważ niestety ten już tą cholerną normę jakąś tu AdBluma i DPF-y, więc tu już jest ta ekologia, więc będzie tu trzeba robić porządki. Na razie przejedziemy się ciągnikiem. Trochę ponabijać mu motogodzin. Może dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym nowym nabytku. Kręcimy. Ciągnik, oj pimpek, jedzie około 40 na godzinę. O, czy takie właśnie 41, 40... Prawie 2 km na godzinę. Jest szybki. Jezu, naprawdę tym się luksusowo jeździ. Szybko i sprawnie po prostu. Jest coś pięknego. Zrobimy sobie taki objazd po wsi. No trzeba mu dopić trochę tych motogodzin. O, teraz 42 jedziemy. Dlaczego case? Tak jak wspomniałem, case oferował lepsze warunki, jeśli chodzi o cenę i warunki, jeśli chodzi o wyposażenie tego ciągnika. No klimatyzacja HR, coś jedynie co dopłacaliśmy do tura i do tutaj HR-u. Jedziemy sobie tędy. No i jazda. Mamy dwa koguty, a nie, nie mam żadnego koguta, nie założyli mi ich, patrzcie, no, trzeba będzie zgłosić. Turno to tak jak wspomniałem, MX na takim tutaj, tym, bajsce.
Co tu jeszcze dodać? Klimatyzacja 7, pasażera z pasami, pneumatyczne siedzenie, nie mechaniczne, tylko pneumatyczne. Mamy tutaj półbiegi na pilocie, znaczy w tu wbudowane wajchę, załączane elektrycznie tutaj napęd, plus jeszcze wałek, klimatyzacja, radio, no już naprawdę ciągnik konkretny, ale i konkretne pieniądze, ponieważ zapłaciłem za niego w obecnym czasie około 260 tysięcy brutto z turem, także sporo jak za ten ciągnik. No ale wiadomo, ciągnik jest warty swojej świeczki, bo jednak jest naprawdę dosyć. Wiecie, sobie tu wycofamy. Electro reverse. No oczywiście tutaj możemy do 8 km na godzinę bez sprzęgła. Samemu popyta. Także ciągnik naprawdę luksusowy, już tutaj taki typowy ala panoramik jest pod tura wzięty. Także fajne pieniążki jak za ten ciągnik. Znaczy nie kosztował mało, ale na pewno znacznie mniej niżeli jakiś ten John Deere czy Fendy. To już wiadomo, jest inna liga. A mi nie jest potrzeba na razie żadnych takich ciągników, bo to wiadomo, budżet też nie pozwala, to jest tak lekki kredyt, jak mu jeszcze tutaj wkroczyć w grę. Podjeżdżamy. Jedziemy sobie tutaj na łąkę. Zobaczyć, jak tutaj wygląda sprawa z cianem. Niech trochę wiedzie już nikt na trawę, dobra, wyciągniemy. Także no, już powoli to będzie jego pierwsza praca ogólnie na najbliższych odcinkach tego case'a. A, no i plus jeszcze TUS, przepraszam, zapomniałem, że jeszcze TUS, TUR, EHR, także już taka full wersja, obciążniki jeszcze są z tyłu, panoramiki, no to już taka konkretna wersja. No i tu właśnie jego będzie pierwsze zadanie, czyli bałdy. Będziemy te siano zbierać, także case będzie miał pierwszą robótkę. Ale jeszcze będą czekały do niego dwa sprzęty, muszę jeszcze dojechać do niego, żeby miał co to robić. Także jeszcze wszystko przyjdzie w czasie. I jeszcze zobaczymy co po słoneczniku, może po słoneczniku jeszcze się coś dokupi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale. Mówi Żutek, trzymajcie się, na razie, cześć.